Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić masę solną. Do tego będziemy potrzebować szklanka mąki pszennej, szklanka soli, pół szklanki mąki ziemniaczanej i 3/4 wody. Do miski wsypujemy suche składniki. Teraz mieszamy suche składniki. Do wymieszanych składników wlewamy wodę stopniowo. Oj, wylało się. To trudno. Jeśli mamy za mało wody, dolewamy. Teraz wlewamy całą wodę. I mieszamy. Resztę wylewamy rękami. Ta masa solna jest fajna w dotyku, przyjemna. Moja masa solna jest już skończona. Bardzo ładnie mi wyszło, widzicie? Jeśli Wam się podobał mój filmik, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. To pa!